Okej, okay. Pod ostatnim odcinkiem zauważyłem, że niektórzy z Was nie zrozumieli za bardzo, co ja próbowałem osiągnąć w ostatnim odcinku. Ogólnie, dosyć krótko to powiem. W grze jest mechanika wychylania ścian, co to oznacza, że nasz kolonista, gdy stoi blisko ściany i zobaczy wroga, który jest, powiedzmy, lekko za tą ścianą, on jest w stanie się wychylić i strzelać do niego. Co to mu daje? Maksymalny bonus do celności to był 20%, czy jakoś tak. Przynajmniej to przeczytałem na tym oficjalnym blogu z Rimolda. Więc takie ściany dodają, tak jak mówiłem, do 20% celności. A my jeszcze mieliśmy dodatkowo worki z piaskiem. Co worki z piaskiem dają? Celności, z czego mi wiadomo, nie dodają żadnej, ale obrona przed pociskami, tak jak mogliście zobaczyć, jest dosyć zacna. Gdy pocisk leci, jest dosyć duża szansa, że trafi w worki z piasku, a nie w naszego kolonistę. W czwartej konstrukcji, którą tam robiłem, w taktykach, były dwa worki z piaskiem i jedna ściana. Co to daje? Dwa worki z piaskiem daje bardzo dużą obronę przed wrogimi pociskami, plus to, że mieliśmy ścianę, która daje nam lepszą celność i plus jeszcze to, że ta ściana w ogóle nie jest w stanie być przebita. To znaczy, że jak pocisk walnie w ścianę, ona zostanie w tej ścianie, nie ma... Ma po prostu zero szansy, że trafi w kolonistę. Dlatego według mnie ta czwarta konstrukcja była najlepsza. I jeszcze takie krótkie wytłumaczenie, dlaczego sprawdzałem, w jakim szybkim tempie nasi koloniści zabiją wrogów. Tego troszeczkę rzeczywiście nie wytłumaczyłem, ale nasi koloniści mieli po 10 level w strzelaniu i na samym początku sprawdzałem, jaką celność, w ogóle jak szybko są w stanie zabić wrogów, gdy stoją na samym środku pola. I tam było chyba 8 sekund. Potem, gdy weszli do worków, zabili troszkę szybciej. Nie wiem dlaczego, może to po prostu na farcie było czy coś. Gdy schowali się za ścianą, mieli, jak musicie zobaczyć, 4 sekundy killa. To znaczy, że ten 20% celności cholernie dużo dodaje. I dlatego właśnie czwarta konstrukcja jest ciągle najlepsza. Więc takie krótkie wytłumaczenie. W następnym odcinku postaram się wytłumaczyć troszkę bardziej. Bo rzeczywiście po obejrzeniu, po edytowaniu tego filmu, rzeczywiście troszkę słabo to wytłoczyłem, więc sorki za to, no ale tutaj macie drugą część tego. Więc trzymajcie się. Cześć.